Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzisiaj mamy bardzo emocjonujący poranek, troszeczkę stresu, ale przede wszystkim bardzo duża ekscytacja, no i takie nowe wyzwanie przed nami, za chwilę mamy ważne połączenie, no i się teraz przygotowujemy. Nie możemy nic więcej chyba powiedzieć, ale trochę nie chcesz. A teraz czas na relaks, Rafał dzisiaj zabrał mnie w drogie miejsce. Tankujemy? I jeszcze nie jest to docelowy cel. To się nie zdarza często, ale dzisiaj już do końca dnia jesteśmy wolni. I tak, nie idziemy na plażę, nie idziemy na basen. Co robimy w wolnym czasie? Idziemy na basen. Do akwaparku. Idziemy na basen, tylko na akwaparku. I będziemy zaraz w Santiago. Druga wizyta w Santiago. Dzisiaj będziemy się głównie relaksować, także wchodzimy do strefy Jamango i do strefy relaks. Zobaczymy, jak nas poniesie, czy będziemy też szaleć na zjeżdżalnie, czy gdzieś tam wylądujemy ostatecznie. Na razie relaks, na razie będziemy się chłodzić, bo dzisiaj mamy 35 stopni, także saunę sobie raczej opuszczam. Prowadziliśmy się do szafek, zabieramy ze sobą ręczniczki, ponczo, zamykamy tutaj pięknie szafeczkę. Nagraliśmy sobie numer, przynajmniej go zapamiętamy, i super sprzęt, zabieram też telefon ze sobą i GoPro, także idziemy. Tak jest. Pierwsze kąpiele za nami i słuchajcie, nowe odkrycie. Drugi raz musieliśmy tu przyjechać, żeby to odkryć. Dach nad strefą relaks jest rozsuwany, także jak jest mega gorąco, tak jak dzisiaj, to ten dach można sobie tak rozsunąć i sobie czerpać świeżość z powietrza. Poprzednim razem nie mieliśmy okazji tego odkryć, bo byliśmy w lutym. To była akurat feria województwa polskiego, końcówka lutego chyba. Tak jest dzisiaj. Można na zewnątrz też wychodzić, są leżaczki na słońcu, to jest korsa. Tym razem wybraliśmy się na kilka zjeżdżalni. Jesteśmy akurat po takiej pontonowej, którą całą drogę miałam tyłem. Ada miała tyłem, miała przekichane. Bo nawet jak pociągiem jeszcze tyłem, to już mi wystarczająco. A ze spadochronem skakała. To jest najpiękniejsze, że my skoczyliśmy ze spadochronem, a nie chcemy iść. Jakbyś skakała ze spadochronem tyłem, to już by było przekichane.
Ale na te najbardziej hardkorowe, ja zawsze myślałam, że może skoczę z tej, co nagle pod nogami wam się zapadnie i padacie w rurę, ale nie wiem, czy dzisiaj, już chyba na razie. Relaks, znowu wracamy do strefy. Zielone smoothie, relaks. Kawka w wodzie jeść. Kończymy naszą wizytę w Santiago, zostaliśmy do samego końca, zaraz się... Tacy ostatni uporczywy klient. tak jest, ale no, jeszcze chwilkę przed czasem. Są jeszcze inni, spokojnie. Tak jest. Było bosko, jesteśmy wymoczeni, zrelaksowani, wypoczęci, ale tak aktywnie, bo trochę ponurkowaliśmy. Przed nami burzowa droga, bo wszędzie walą pioruny i będzie niebezpiecznie, a jedziemy do domu. Właśnie, bo takie ostatnie chwile tutaj spędziliśmy na leżaczku przy przeszklonej ścianie, z której było widać pioruny i rozświetlone niebo. No i tak z tamtej perspektywy fajnie się to oglądało, ale teraz to my będziemy w środku tego wszystkiego. Bo... Całe szczęście, że nie jedziemy motorem. Oj tak, bo był taki pomysł, ale znaleźliśmy prognozy pogody. Że jednak autko było lepszą opcją. Dobra, głosów nie dosłyszam, bo i tak jak wiedziałem, to się zmoczy. Nie dosłyszam, ja też nie dosłyszam. I lecimy. Wow! Znaleźliśmy schronienie na kolację. W amerykańskiej knajpie. I na kawkę. Proszę bardzo, docenić moją stylizację. Jak wyszliśmy nagle do klimatyzowanego pomieszczenia, zrobiło się tak zimno. Sobie może w nawigacji. Nie, teraz już się zadzwonię. Okej, sam chodzimy. A chciałam pokazać moją piękną stylizację, proszę Państwa. Tak się zrobiło zimno od tego deszczu i jeszcze tutaj klima działa, że musiałam strój. Na szczęście mieliśmy bluzy i kurtki z pracy w bagażniku, tak zimne ze sobą. Także ja jestem na służbie.